Cześć, z tej strony LegoFanka. Dzisiaj zajmiemy się czymś naprawdę słodkim. Nie zajmiemy się dzisiaj zwierzaczkiem. A także nie zajmiemy się dzisiaj babeczkami z lukrem. Dzisiaj zajmiemy się przeglądem magazynu Lego Friends numer 6, 2017. Nasz słodziutki woreczek, naprawdę kolorowiutki. Z tyłu mamy element w skali 1 do 1. Elementy. Słodziutka kuchnia Stefanii, tak się prezentuje, bardzo przyzwoicie. Zacznijmy od pierwszej, ważniejszej budowli. Mamy tutaj szafeczki kuchenne, gdzie możemy włożyć nasz asortyment, dekorację, pod którą jest babeczka, tak się składa, że czekoladowa. Akurat też może służyć jako gałki od lodów, czyli to mogłaby być na przykład szarlotka, na przykład powiedzmy. A tutaj mamy jakąś truskawkową posypkę, krem truskawkowy i jeszcze mikser. Bardzo lubię te elementy, więc fajnie, że je dostaliśmy. A także piekarniczek, w którym robi się nam kolejne ciasteczko. Tym razem z gałką jakiejś czekoladowej magii, dobra, musu. A także nasz garnuszek do gotowania na przykład mleka. Przeglądając takie magazyny, czuję się, jakbym miała 10 lat mniej, więc przejrzymy to szybko. Spis treści, reklamy, oczywiście instrukcja, komiks. Komiks mnie chwilowo nie interesuje, chyba że Was interesuje, ale raczej myślę, że ktoś chciał przeczytać ten komiks, to by nie oglądał filmu, kupił magazyn. Kolorowanki, zagadki, plakat bardzo kolorowy, taki dziewczęcy. Wings Club! Flora, Tekna, Laila, już w sprzedaży, wydanie specjalne. Jakie fajne paczuszki. Jakbym miała komu zrobić, to bym zrobiła komuś na urodziny. Ale chwilowo nikt z moich znajomych chyba nie ma urodzin, przykre. Komiks dosyć ciekawie się kończy. Zaspoilerowałam. Zagadki, zabawy, quizy, a także konkurs. I tutaj kolejny konkurs, a także studium mody, czyli prace różnych wcześniejszych uczestniczek. W przyszłym numerze już 10 stycznia będzie Ptak Szczęścia ze studnią życzeń. Bardzo ciekawe, bo mamy monety, ptaszek jest śliczny, taki kolorowy ptak, mogę powiedzieć. Cena magazynu nieznacznie wzrosła o 1 złotówkę, lecz w skali roku jest to większa kwota, chociaż kolejny magazyn dopiero za kilka miesięcy w przyszłym roku. Napiszcie, jak się Wam podoba, bo mi przypadła do gustu ta mała składanka elementów. Do kolejnego odcinka, cześć!